Maluszek ma już za sobą 8 miesięcy życia. Z wyprostowanymi nóżkami mierzy około 45 cm. Jego serce przetacza około 300 litrów krwi dziennie. Nadal dojrzewają wszystkie narządy wewnętrzne. Pojawia się komunikacja między mózgiem a bardziej oddalonymi częściami ciała. Maluch przejawia nie tylko odruchy bezwarunkowe, ale też wyuczone. Specjalizują się półkule mózgowe. Na tym etapie dziecko przeżywa 4 stany pobudzenia. Sen głęboki i aktywny oraz czuwanie spokojne i aktywne. W 8 miesiącu następuje kolejny przełom w rozwoju wzroku. Gałka oczna uczy się złożonych ruchów w górę, dół i na boki. Kolejną nowością jest bezwarunkowy odruch zwężania i rozszerzania źrenic w reakcji na światło. Impulsy nerwowe między okiem a ośrodkiem wzroku w mózgu biegną coraz szybciej. Dziecko rozwija się w pomarańczowo-brunatnym półmroku, którego nasilenie zależy od pory dnia i koloru ubrania mamy. Jak mówiliśmy w poprzednich filmikach, dziecko zna głos mamy. Analizuje i zapamiętuje charakterystyczny dla niej akcent i melodię. Badania dokumentujące pamięć prenatalnych doświadczeń słuchowych wykazały, że płacz dziecka w swojej intonacji, rytmie i innych cechach jest podobny do mowy jego matki. Jednak szczególne znaczenie ma dla niego rytm jej serca. Bicie serca mamy to dla dziecka muzyka towarzysząca mu przez cały czas. Również po urodzeniu uspokoi się, kiedy ją usłyszy, bo ją zapamiętało i ma poczucie ciągłości doświadczeń. Dlatego mama, chcąc uspokoić noworodka, intuicyjnie przytula go do serca. Dziecko czuje się bezpieczne, gdy jest karmione piersią. Podobnie uspokajająco działa jednostajny dźwięk tykającego zegara. Tak jak w wieku dorosłym, uspokaja i rozluźnia nas jednostajny szum fal. W pamięci dziecka zapisują się też emocje. Przede wszystkim mamy. Jak to działa? Do malucha docierają substancje, które są biochemicznym podłożem poszczególnych emocji. Może to wpłynąć na predyspozycję dziecka i nastawienie, z jakim będzie wkraczało w świat. Lękowym, agresywnym czy radosnym. Ponadto hormony związane ze stresem pogarszają ukrwienie łożyska, a co za tym idzie, odżywienie i dotlenienie dziecka. Pamiętajcie, że od dawna działa już pamięć. Prawdopodobnie pierwsze wspomnienia zapisywane są w ciele migdałowatym w mózgu. Nie da się ich jednak odtworzyć w postaci wspomnień. Nawet w dorosłości wracają do nas jako podświadome wrażenia. Przynajmniej kilka minut dziennie dziecko powinno być otulone dobrymi, pogodnymi myślami. Pomaga w tym myślenie o dziecku jak o konkretnej osobie, nadanie mu imienia, traktowanie go jak członka rodziny już teraz. Choć na razie dla dziecka całym światem jest mama, stopniowo będzie się też u niego pojawiać świadomość, że ma tatę. Uwieńczeniem dnia była kołysanka Zapada zmrok, jaką mama zaśpiewała mi na noc. Ale na dobre zasnąłem dopiero wtedy, gdy tata położył swą dłoń na brzuchu mamy. Ciepło tej dłoni przekazało mi jego milczące trwanie przy mnie. W czasie tej nocy miałem same dobre sny.